plansza z Pawłem, na którym postoi z lekką piersią, pełnym uśmiechem. Ludzie zamiętają go takiego podobnego, otwartego, życzliwego, uśmiechniętego człowieka, trochę, może nieskromnie, emanującego pozytywną energię, bo myślę, że każdemu z nas indywidualnie pozytywna energia jest bardzo, bardzo potrzebna, bo my jako wszyscy, abstrahując od poglądów religijnych, ideowo-politycznych, w sumie tworzymy wspólnotę. I niezależnie od poglądów, wyznania, powinniśmy mimo wszystkich różnic emanować pozytywną energię, ponieważ pozytywna energia jest czymś dobrym w samym sobie. Dobrze nas prowadzi do przyszłości. Jak wiadomo, konflikty, a już te konflikty, jest to droga do wyniszczenia i do ruchu. Właśnie, to jest odpowiedź na pytanie o pojednanie. Ja myślę sobie, co jest tak naprawdę nadzieją dla nas, dla społeczeństwa, dla Polaków, według Pana, według Pana rozeznania. I co, to jest pozornie bardzo proste pytanie, ale odpowiedź na nie jest bardzo trudna, dlatego że każdy z nas jest inny. Oczywiście po zbiorowość można tam publikować różnego rodzaju grupy. Natomiast w czym jest nadzieja? Nadzieja powinna być w tym, że rozmawiamy. To bez rozmowy, bez wymiany informacji, bez wymiany poglądów. Będziemy współczuć fizycznie, ale nie jako grupa, nie jako społeczeństwo. Gdybym zadała jeszcze pytania po tej dzisiejszej debacie, które zdania utkwiły Panu najbardziej w pamięci, jako takie, które będą budujące dla naszego społeczeństwa? To była taka ciekawa konkluzja na koniec, dotycząca dość kontrowersyjnej tezy, pytania w zasadzie szefa Fundacji Bartolego, czy Polska przetrwa do 2030 roku. Wszyscy, niezależnie od nastrojów, poglądów, stwierdzili, tak, Polska przetrwa do 2030 roku, a także po 2030 roku. Co powiedział Pan dzisiaj Pan Prezydent Pawłowicz? Czego mogłem się z dzisiejszej debaty najbardziej spodobać? To, co on mówił, sam powiedział. Że ludzie chcą słuchać i że się z nimi rozmawiać. Dlaczego? Tak? Myślę, że czego więcej. Jest na ostatnich nogach. Dobrze, nie męczę. Nie, bo jeżeli Pani zadaje pytanie o fakty, to ja sobie radzę, ale jestem po 3,5 dniach wywiadów, a tego, że jest autoryzacją pisemną, ja autoryzuję, to zabiera czas. Ja po prostu, wie Pani, jeszcze 3 dni obchodów, to ja bym w ogóle wylądował, z helikoptem bym dostał. Przepraszam. Jedno pytanie, tylko jedno pytanie. Czy nie uważa Pan, jako brat prezydenta świętej pamięci Pawła Adamowicza, z którym wielokrotnie się spotykałem jako prezydent Fundacji Sławków, czy dzisiaj przy tym stole nie powinni zasiąść prawdziwi przyjaciele, bo tu byli dziennikarze, tu byli ludzie nawet nie z Gdańska, tu nie było nawet człowieka, który z Gdańska by był i mógł coś powiedzieć o ciebie, o kontaktach z Pawłem Adamowiczem. Dlaczego Pana nie zaprosili na do stołu? Wie Pan, to jest bardzo dobre pytanie, ale ja będę bronił organizatorów, dlatego że ja będę bronił organizatorów, dlatego że tu chodzi o spojrzenie, bo z większością tych, debatujących Pan się znał. To nieźle, ale tu bardziej chodziło o spojrzenie ludzi z zewnątrz. Tak? Ale mieszkanie z Gdańska też z zewnątrz. Tak, ale wie Pan, z zaproszeniem na debatę jest zawsze ten problem, że jak się kogoś zaprasza, to jednocześnie się kogoś nie zaprasza. A jak już, jeżeli chodzi o najbliższych przyjaciół, no to zawsze się rodzi pytanie, okej, nie będę używał nazw, które Pan zna i ja zna, a mieszkają tutaj od dawna, działają. Żyjemy, tak? Tak, jest. Okej, jest ten, jest Kowalska, jest Piotrowski, jest, nie wiem, Stefanowski, okej, a dlaczego nie ma tamtego? I zawsze są jakieś pretensje. Nie, to nie chodzi o kłótnie. Zawsze będą pretensje, że kogoś nie ma. Można było posadzić. Tak, ale wie Pan, każda debata, która przekracza, czy każde spotkanie godzinę z hakiem, traci sens, bo ludzie się męczą. Nie, nie.
do godziny 30, tak, ponieważ przychodzą znajomi, ja dlatego salutuję im. Było 2 godziny. No więc właśnie tym bardziej widzi pan. No życzę wszystkiego dobrego. Wzajemnie w nowym roku, dużo radości i pokoju, ducha.